Centrum Edukacji stworzonym przez Fundację PCPM dla dzieci z Ukrainy. To miejsce jest dla nich bardzo ważne, nie tylko ze względu na to, że się tam uczą i mają możliwość spotkania rówieśników, ale przede wszystkim spędzają tam czas dużo dłużej niż na lekcjach, po to, żeby pograć w szachy, w twistera albo po prostu na przykład obejrzeć razem film. Rodzice czują taką trochę ulgę, bo też znają nas. Część rodziców przychodziło do naszego Centrum Edukacji i Kreatywności na Królewską, stamtąd nas znają. No i oni jeszcze się upewniają w tym, że mogą faktycznie być spokojni o swoje dzieci, kiedy są w pracy. No bo dzieci spędzają z nami cały dzień. Mają zajęcia z arteterapii, z tańca, gliny. No bardzo dużo różnych zajęć fakultatywnych, też językowych. W tej chwili zatrudniamy 20 nauczycieli z Ukrainy, plus nauczycieli od języka polskiego, angielskiego. Dodatkowo dzieci mają wsparcie na co dzień psychologa, logopedy. Tak naprawdę nic nie zastąpi komunikacji, takiej prawdziwej komunikacji. Widać było, że pragną tego kontaktu z drugim człowiekiem.